W poprzednim filmie wprowadziliśmy sobie wersory, czyli takie wektory o długości 1, o kierunku i zwrocie zgodnym z osiami układów współrzędnych. Nazwaliśmy je sobie takim, to jest takie często stosowane w fizyce, w matematyce oznaczenie, przez takie EX, EY. Powiedziałam Ci, że inżynierowie często stosują takie oznaczenia I z daszkiem i J z daszkiem, ale my będziemy się trzymać tej pierwszej konwencji. I pokazałam Ci, w jaki sposób przy pomocy tych wersorów można przedstawić wektor całkowicie algebraicznie, już go nie rysując. No, w ten sposób wówczas ten nasz wektor, konkretny, przykładowy, ten o długości 5 i o tym takim nietypowym kącie nachylenia do osi, będzie przedstawiony w ten sposób. Ale co jest wspaniałe, to to, że można w ten sposób przedstawić dowolny wektor. Jeśli wektor A to jest suma jakichś tam, jakichś dowolnych, już nie tych z przykładu, jakichkolwiek składowych, to przedstawiamy to w ten sposób, że to jest wartość tej składowej wraz ze znakiem, to znaczy jeśli składowa jest skierowana przeciwnie do, ma zwrot przeciwny do osi X, to wówczas ta wartość jest ujemna, podobnie w przypadku Y. Natomiast te wersory są zawsze zwrócone w taki sposób, w jaki widzimy tutaj na rysunku. I dowolny wektor możemy w ten sposób przedstawić. Weźmy sobie jakiś drugi wektor B, również jego składowe są takie. I tutaj znaki tych wartości liczbowych nam mówią o tym, jaki jest zwrot tych składowych, czy zgodny, czy z osiami, czy przeciwny do nich. I teraz suma wektorów. Suma wektorów w tej notacji jest bardzo prosta, ponieważ te wersory EX i EY są do siebie prostopadłe, to cokolwiek się dzieje w kierunku EX zupełnie nie rusza tego, co się dzieje w kierunku EY. Wobec tego dodajemy do siebie niezależnie to, co stoi przy EX i to, co stoi przy EY. Zobaczmy, jak to działa. Jeśli sobie spiszemy nawet wszystko po prostu AX EX plus AY EY. Tylko ten jeden raz to napiszę tak, w taki sposób rozpisany, a dalej już będę w sposób dużo bardziej skrótowy te wektory dodawać, ale co widzimy? Widzimy tak, przy EX mamy AX i BX, tak? Wobec tego piszemy tutaj, że to jest AX plus BX razy wersor EX. Dodać to, co mamy przy EY, czyli AY EY plus BY EY. Tak? Czyli jak wyciągniemy EY przed nawias, to mamy AY plus BY razy wersor EY. W ten sposób rozpisane to wygląda. Napiszmy to sobie jeszcze raz. Oczywiście to samo dotyczy odejmowania wektorów, ponieważ pamiętasz, odejmowanie to jest po prostu dodanie wektora przeciwnego, więc oczywiście tutaj będzie coś takiego, no bo wektor przeciwny do B ma po prostu przeciwne wartości składowych, tak? To jest po prostu BX z minusem EX plus minus BY EY, a wobec tego ta różnica to jest, nie mówi nam o niczym nowym w porównaniu z tym wzorem na sumę, po prostu to jest suma wektora A i wektora przeciwnego do wektora B. Tu nie ma żadnej nowości. Jeszcze jest taka notacja, w której ten wersor EX oznacza się tak, no bądź tak ewentualnie, a EY oznacza się w taki sposób, ewentualnie tak, i wtedy zapis wektora przy pomocy składowych, a także zapis sumy i różnicy staje się jeszcze bardziej oczywisty, chociaż taki zapis to już częściej raczej na matematyce w ramach geometrii analitycznej raczej się stosuje, w szkole, na fizyce być może rzadziej, ale też warto to znać, ponieważ wtedy wektor A w takiej notacji to jest, patrzymy po prostu, co stoi przy EX, stoi AX, czyli na górze mamy AX, na dole mamy to, co stoi przy EY, czyli AY, a wówczas suma A plus B to już jest coś bardzo prostego, bo to jest po prostu AX, AY dodać BX, BY, czyli to, co na górze się dodaje i to, co na dole się dodaje, w taki już całkiem oczywisty sposób, no to może być przydatne. Dlatego Ci to podaję. A teraz zobaczmy, jak takie dodawanie, zaraz je sobie, oto dodawanie, jak ono się ma do dodawania graficznego. Przekopiujmy sobie. O, i zobaczmy dodawanie graficzne. Porządnie sobie zobaczymy.
układzie współrzędnych. O, będzie mi trochę łatwiej, jeśli będę miała siatkę. I teraz narysujmy sobie dwa wektory. Wektor A i wektor B. I zobaczmy sobie tak. Tutaj mamy AX. Tutaj mamy AY. Tutaj mamy BX. A tutaj mamy BY. Tak, jeszcze nie podpisałam wektorów. To jest A. To jest B. Dobrze, i teraz co się dzieje, kiedy przeniesiemy równolegle, tak jak to robiliśmy w tym podejściu graficznym? Przenosimy w taki sposób. No i co? I tutaj. Tutaj mamy znowu BX. A tutaj mamy BY. A wobec tego taki wektor, który sięga odtąd aż dotąd, czyli ten, który w tym podejściu graficznym to było A plus B, będzie miał składowe tutaj, do jego składowej AX doda się jeszcze BX, czyli tutaj będzie AX plus BX, a do jego składowej A tutaj, a jego składowa Y to będzie tutaj do AY doda się oto BY, które jest tutaj, tak? Może łatwiej będzie, tu jest AY, BY, czyli tutaj jest również AY plus BY, czyli widzimy, że takie dodawanie, jak mamy tutaj, jest dokładnie równoważne temu dodawaniu graficznemu. Czy podobnie ma się rzecz z odejmowaniem? No na pewno tak, ale jeśli chcemy to zobaczyć, to oczywiście możemy. Powiedzmy, że weźmiemy sobie wektor. Tutaj wciąż jeszcze mamy ten wektor B przekopiowany. Gdybyśmy chcieli go sobie obrócić, to możemy go sobie obrócić. To jest wektor minus B. Zaczepiamy go w tym punkcie. Przedłużam sobie osię. Tak, tutaj mamy ten wektor minus B. Podpiszmy minus B. I tak jak już zobaczyliśmy, że A plus B to jest rzeczywiście AX plus BX, EX plus AY plus BY, EY, to teraz zobaczmy sobie A minus B. Tak? No to ponownie, przenieśmy sobie równolegle. Weźmy to, obróćmy. Tak, ponownie mamy wektor minus B. Go sobie umieszczamy tutaj, gdzie się jego początek, tu gdzie jest koniec wektora A. I co mamy wtedy? Mamy tak, to jest minus BX. A to jest minus BY. A wobec tego ten koniec, który jest tu. Narysujmy sobie tę linię. Koniec takiego wektora ma współrzędne jakie? AX minus BX. Trochę już się nam zamazuje rysunek, ale mam nadzieję, że to mimo wszystko będzie czytelne. A tu AY dodać minus BY. AY minus BY, czyli jest to znowu dokładnie to, co dostajemy w podejściu algebraicznym, czyli takie graficzne dodawanie i algebraiczne dodawanie są równoważne, ale za to ile mniej jest trudu i rysowania, kiedy po prostu sobie na tych składowych możemy dodać oddzielnie jedną składową, oddzielnie drugą składową. Uważam, że to jest bardzo atrakcyjne w tej notacji. Zobaczmy sobie przykłady teraz, proste liczbowe przykłady dla oswojenia. Kratka nadal nam się przyda, także nie usuwamy jej. Przykład pierwszy. Zobaczmy, niech wektor A będzie następujący. 2EX dodać 3EY, czy też w tej notacji takiej jeszcze bardziej uproszczonej wyglądałby on tak. A wektor B niech to będzie 10EX plus 2EY, czyli znowu w tej notacji coś takiego. No i teraz zobaczmy, suma tych wektorów. Najpierw sobie obliczymy. Tu mamy A plus B,
to jest, przy x mamy 2 plus 10, czyli to jest 2 plus 10 x plus 3 plus 2, 3 plus 2 y, to jest 12 x plus 5 y, czy też w tej notacji uproszczonej 2 z 10, 2, czyli 12, 5. Bardzo proste obliczenia. A teraz zobaczmy graficznie, jak to wygląda. Dobrze, narysujmy sobie wektor A. Wektor A ma dwie jednostki w kierunku EX i 3 w kierunku EY. Czyli o, taki jest. Tak, a wektor B ma 10 w kierunku EX, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tutaj i 2 w kierunku EY, czyli o tutaj. I teraz rzeczywiście, gdybyśmy chcieli dorysować tutaj na tym końcu wektor, powiedzmy wektor A, tak, tu jest A, tu jest B, no to dorysowujemy wektor, który ma dwie jednostki w tym kierunku i trzy jednostki w tym, tak? Taki wektor dorysowujemy. To jest to samo. Po prostu przenosimy równolegle ten wektor A tutaj. Dostajemy wektor o taki, który rzeczywiście ma 10 plus 2 jednostki w kierunku X i 2 plus tutaj 3, czyli razem 5 jednostek w kierunku Y. Ja myślę, że na symbolach A i B już dostatecznie było wyjaśnione, że to jest podejście jest równoważne, ale pomyślałam, że w jeszcze jednym przykładzie warto to pokazać. I jeszcze jeden szybki przykład już bez rysowania, już nie graficzny, na odejmowanie. Powiedzmy, weźmy sobie wektor A równy minus 3EX, tutaj pojawiają się ujemne, plus 2EY i B równy 2EX plus 4EY, tak? I teraz chcielibyśmy może nietypowo, ale różnicę B minus A, tak? Co to będzie? To będzie suma B plus minus A, tak? A wektor minus A ma po prostu przeciwne wartości składowych, czyli tutaj będzie miał plus 3EX minus 2EY, tak? A wobec tego suma, wobec tego różnica B minus A to jest suma B plus minus A, czyli 2 plus 3EX plus 4 minus 2EY. To jest 5EX plus 2EY. Bardzo Cię zachęcam do rozrysowania sobie tego na papierze w kratkę i przekonania się graficznie, że to jest... Przekonania się, że graficznie wychodzi to samo. Mam nadzieję, że ten wstęp o wektorach i przede wszystkim o tej notacji z wersorami Ci się spodoba, że będziesz z niego korzystać, bo naprawdę w całej kinematyce i w dynamice w dwóch wymiarach ta notacja bardzo, bardzo, bardzo się przydaje. To już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych filmach.